Krzyż Straceń upamiętnia pomordowanych przez wojska carskie powstańców styczniowych w latach 1863-1864. No jak dzisiaj wiemy, to dokładnie rzecz się działa na terenie dzisiejszego naszego liceum. Na tym obszarze oni byli tam chowani i dlatego też w ubiegłym roku postawiliśmy nam kamień pamiątkowy i mamy nazwiska przynajmniej tych powstańców, o których wiemy, że byli tu zamordowani. Na pewno ich było więcej. Pierwotny krzyż drewniany radomianie ustawili 102 lata temu. Metalowy został ustawiony w 1933 roku, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Krzyż jest wpisany do rejestru zabytków. Opiekuje się nim młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej. Udało nam się zebrać trochę pieniędzy, ale miasto, i tu trzeba powiedzieć, że ponad podziałami politycznymi, zarówno radni PiS, jak i Platformy i wszyscy inni głosowali za tym, aby zabezpieczyć pieniądze na odnowę tego miejsca. W 2017 roku został sporządzony projekt budowlany z programem prac konserwatorskich renowacji krzyża. W dokumentacji zaprojektowany został nowy fundament i cokół krzyża wraz z ogrodzeniem i schodami terenowymi. W 2018 roku wybrano wykonawcę. Podczas uroczystości odsłonięcia krzyża i jego poświęcenia u jego podstawy została wmurowana kapsuła czasu. Znalazł się w niej akt erekcyjny i zdjęcia z 1916 roku przedstawiające oryginalny drewniany krzyż. No i zdjęcia z okresów późniejszych, tego krzyża, który jest tutaj, tylko w tej postaci pierwotnej, a więc tą pierwotną taką murowaną piramidką. No i kalendarium krzyża, czyli te wydarzenia, które miały miejsce od mordowania powstańców aż do współczesności. Koszt prac wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł ponad 58 tysięcy złotych.